Radiant Team Ban. Alright, we're in game. 10 seconds remaining. Tak, witamy wszystkich na spotkaniu Question Mark vs. Five Gentlemen. 10 seconds remaining. To już drugi mecz dzisiaj z zespołu Question Mark. Wcześniej zmierzyli się z imaginacją rzepy. Dire Team Ban. Masz tornado w mikrofonie, a wcześniejszy mecz, o którym wspomniałeś, czyli Question Mark kontra Imaginacja Rzepy, skończył się kilka minut temu wynikiem 1-1, więc podział punktów, pierwsze zwycięstwa w drugiej fazie dla każdego teamu, pierwsze porażki ogólnie w tym sezonie Polish Dota 2 League, tak dla Question Mark, jak i dla Imaginacji Rzepy. A tutaj Question Mark kontra Five Gentlemen, Autor Devourer i Spectre Zbanowani. Teraz lepiej? 10 seconds yep. Remaining. Jest z nami Gremlins. 5 seconds remaining. Z tego co słyszałem jest, ale będzie cichym obserwatorem. Reserve time. Alright. Jeżeli on zakładał kanał komentatorski, to on prawdopodobnie będzie czynił honory być odpowiedzialnym za kamerę. Dire Team Ban. Będę. Oh boy. Obawiam się, że nie, jednak nie. Dzięki Bogu. No invokers in game. Ale co to będzie Death Prophet? A co do invokera? Po przedwczorajszym banie invoker powoli traci na popularności, przynajmniej na wyższych bracketach. Jako że przypominam, Blast nie jest już hard disablem, więc wszystkie postacie ze escape'em tak naprawdę przeżywają tak zwane Eul Combo, więc zobaczymy co czas pokaże, ale chyba Eul Combo nie będzie już tak popularne jak wcześniej. 10 seconds remaining. Ja miejsce dla Invokera widzę mniej więcej w tym samym brakecie, gdzie teraz jest Teachies i Storm, czyli wcale, żeby nie było go w docie. To jest odpowiednie miejsce dla Invokera. Gdzie są te wszystkie fajne buildy jak Shadowfiend? Wiem, tintujecie specjalnie to robię. Dla mnie jedynym reliable midem jest Viper, ale miałem 3k100. Dzięki Polik za wybicie 3k100, więc się nie znam. Co to jest Lina, tak? Czyli równie częsty i równie popularny mider. Pod warunkiem, że to będzie mider, ale raczej nie będzie granat. Kontynuuj, masz większą wiedzę i na pewno większe pole do popisu, jeżeli chodzi o midy. Jakby Lina jest relatywnie szybko snowballującym się midem, ma jakąś możliwość tam flash farmy, zawsze może zejść do lasu. No i całkiem dobrze się ją lineuje versus Death Prophet, więc myślę, że jakby to stało za decyzją kapitana Question Mark. Jako że Death Prophet w tym momencie jest wyjątkowo irytującym miderem do grania przeciwko. Potrzebna jest dość mocna postać jednak mimo tego, żeby jakby przeciwstawić się jej na midzie. No ale też z tych wszystkich midów, którzy teraz są popularni, czyli ten Odek zbanowany, odpowiednio zbanowany, tak samo Invoker, jest jeszcze Death Prophet. Nie wiem, jakoś chyba najlepiej. No, nie najlepiej, żaden z nich nie jest wdzięczny do grania przeciwko, ale Death Prophet jakoś najłatwiej się oprzeć, tak, że tak powiem. Dire Team Ban. Tak, ale mimo wszystko ten jej nowy spell, czyli Spirit Siphon, no jest czyni ją o wiele mocniejszym midem niż była wcześniej przed reworkiem. No tak, tam było zupełnie, tam wiadomo jak to wyglądało, była pasywka, która dodawała odpowiednio duchy do egzorcyzmu, nie pamiętam co robiła Silence, na pewno obniżała mana cost, czyli kosztem użycia many, i tryb twarzy zadawał większy damage. I dodawała movement speed, tak, dokładnie, a teraz movement speed sam sobie jest chyba zwiększony, tak. Jeszcze mam takie szybkie pytanko, ciągle tornado występuje, czy już jest git? Nie, jest git, jest lepiej niż było. Znaczy w ogóle nie słychać tornado, więc ui Gucci. Aha, okej, super.
wykluczony Klinks, bo wiadomo, że Brief grał wcześniej już Klinksem i jest znany z grania tą postacią. Wywalony w Red King Void, po drugiej stronie Dazzle i Tusk. No tu skoro dzisiaj widzieliśmy w tej kombinacji z Juggernautem, tak, która w jakiś sposób nie wyszła. To była imaginacja rzepy, zagrali, pokusili się o piknięcie Tuskara i Juggernauta, jak wspomniałem. Nie wyszła. Za daleko się posunąłem, że nie wyszło. Z początku to robiło robotę, tak? Nałapali kili. Okay. Ciekawi mnie to, wszystko, że Five Gentlemen od początku banuje postacie, no, carry, tak jakby. Poza Voidem, który jest oczywiście grany za Flayna teraz. No i co? Juggernaut i Sven, czyli kolejni dwaj bardzo popularni carry w tym patchu. Sven, czy postać, która w tym momencie dominuje puby po spektrze oczywiście i gyrokopterze, oferuje duży fizyczny damage output, dobrą aurę dla teamu, zwłaszcza na minus armor straty. A Juggernaut, dość jakby postać, która może zaadaptować się do wielu, wielu stratów, ale głównie widywany przy jakichś tam push stratach, nie? No tak, jest tutaj ten potencjał do leczenia poprzez Healing Warda, chociaż nie spotkałem się, żeby ktoś go maksował za szybko ponad Blade Fury i Blade Dance'a. A propos pusza, tak? Lone Druid. Więc no, wygląda to nieźle. Plus Vengar z medalionem i Wave of Terror, plus Lina z tymi dwoma spellami, które AOE czyszczą szybko. Porozmawiajmy może trochę o laningu, bo zobacz, że w tym momencie Question Mark wyposaża się w bohaterów, którzy, no, kolokwialnie mówiąc, zrobią sobie combo na linii, bo Vengeful Spirit stunuje, Juggernaut się kręci, do tego jeszcze jakiś drugi Disable, albo nawet może bardziej greedy jakiś support, który, bo Venge może grać piątkę po prostu, nie? Który będzie schodził w międzyczasie do lasu. Może Shadow Shaman, może... Nie wiem, ciężko mi powiedzieć. CM-ka będzie zbyt squishy. CM-ka będzie zbyt squishy, Sven ją zje strasznie. I... No tak. Pytanie, jakim offlinerem odpowie Five Gentlemen, bo póki co opcje są niewielkie. Może Darkseer? No właśnie tak myślałem o Darkseerze, bo on się mniej więcej sprawdza i to zawsze jest valuable mech carrier. No i wiesz, skrywa się ze Spanem i Shakerem, nie? Jasne, jak najbardziej tak. Sam Sven, no tak jak mówi, że Shaker, wiadomo, Echo Salami plus Stormhammer, do tego wszystkiego ładnie się w tego vacuuma może wkomponować, już pomijam fakt, okej, okay. Oracle też się nada do tego. I przy okazji, nie, to oni mieli piknąć Darkseera, bo Oracle jest rewelacyjną kontrą na Darkseera. Ale ciągle tego Darkseera mogą sobie piknąć. Chyba, że chcemy Shakera posłać na offa, ale on będzie miał ciężką linię. On nie powinien chyba przeżyć tej linii. Znaczy, jeżeli dobrze supporty go wyzonują, to Shaker powinien w piątej minucie siedzieć ciągle na pierwszym levelu, nie? No i Oracle sprawia ten problem, którym jest 9-sekundowy Sven na odpalonym ulcie, nie? Którego nie da się zabić. Tak jest. Ewentualnie Death Prophet. No tylko zobaczymy, jak będą to egzekwować, bo na papierze to wiele tych kombo wygląda całkiem nieźle, a później egzekucje wychodzą, no... Nie, no jasne. A później egzekucje po prostu nie wychodzą. Tutaj przy okazji poprzedniego meczu, jak sprawdzaliśmy. Go ahead. Nie, bo chciałem powiedzieć, że sprawdzaliśmy, że tutaj jest delikatna różnica klas, jeżeli chodzi przynajmniej o cyferki, tak? Bo 3,5K solo kontra tam chyba było 5, czy nawet 5500, u question mark ktoś miał. Więc, no ale niektórzy mówią, że cyferki niekoniecznie idą w parze z grą, więc zobaczymy, jak to będzie wyglądać po prostu. Właśnie, ale wracając jeszcze do składów, tutaj jest, z tego co się orientuję, w ekipie Five Gentlemen jest w tym momencie w grze stand-in, bodajże Pieters, z tego co pamiętam z informacji ze strony, i to jest gracz 5K MMR-u, nie? No, right. Jeszcze przed meczem były chwilowe problemy jakby ze składem i
na chwilę w lobby pokazał się wesoły chrumkarz, dzwoni tatą, ale koniec końców tak. Jest tylko jeden stand-in. No zobaczymy, nie? Niby MMR nie świadczy w killu i kiedy Alliance wygrywało Internationala, chyba Akke miał 4600, tak? Akke czy EGM? Który z nich? Nie pamiętam, ale... Ale no... Nie wiem, czy no zobaczymy, to nie? Jest jakiś Urban Legend. No właśnie, gra pokaże. Bane. Radiant Team. Okay, Bane Juggernaut. Bane Lina, Bane Vengeful Spirit. Wszystko jest Gucci w tym wypadku, jeżeli o to chodzi. Czyli co, setup pod teamfight mają. Brakuje im co prawda... Słuchajcie, jest to całkiem reliable pick, bo nie chcesz wdawać się w walkę z postaciami typu Warlock, które mają długie cooldowny na ultach i zmuszają twój team do przedłużania okresów między walkami. No ale często tutaj, tak jak mówisz, widzieliśmy w tej edycji Polish Dota 2 League, szczególnie przez te drużyny takie, powiedzmy, mniej MMR-owe, stawianie na te teamfighty, jak na te postacie, które ustawiają teoretycznie teamfight, jak Tidehunter, ale pomiędzy tymi teamfightami nie wykorzystywały, nie wiedziały co robić, tak? Biegały, starały się farmić, ale to farmili wszyscy i nie farmił nikt jednocześnie, więc no, gubili się pomiędzy teamfightami. A w momencie, gdy wskakiwali do tego dwuminutowego cooldownu, no to z rawerzem, to nie bardzo potrafili to ogarnąć. Slardar. Nie wiem, co o tym powiesz. O tym Slardarze na koniec. To offline Slardar. No to jest offline'owy Slardar, nie? Ma sprinta, więc... Powiedzmy, jaki tam escape ma. W teamfightie contribution będzie dość spore, no bo Sven i Dead Prophet, jak wszyscy wiemy, korzystają z jednak pancerza, nie? W sensie korzystają z niskiego pancerza przeciwnika, w ten sposób to ujmę. Zawsze dodatkowy lockdown. No zobaczymy. No i mają one hell, jeżeli chodzi o ilość disabli, stunów i silence'ów. Czy w tej grze jest polig? Czy w tej grze jest polig? Nie wiem. Może wbił komuś na konto, tak? Ostatnio mu się to zdarza, więc... Mam na myśli wbijać to, na fake konto, pożycza. Czy wywalać z gier? Wywalać z gier to standard. Wbijać na fake konto, jeżeli... Znaczy w przypadku korzystania z mojego konta, gdzie trenuję pocket straty i trenuję swoje postaci na moim koncie. Mówisz o Tinker zapytany oczywiście. Dzisiaj... Tak, Tinker z Abyssalem. Zbijaliśmy mu dzisiaj low prio, więc jeżeli uda się to zrobić jutro, to będzie już grał na swoim koncie. Więc to tyle, jeżeli chodzi o mój dodatkowy MMR. No, ale 4K już coraz bliżej, więc... Soon. Tym bardziej skupmy się na grze i na tym, co się tutaj dzieje. Ja z racji tego, że jeszcze nie miałem okazji widzieć graczy Five Gentlemen w grze, to od nich sobie zacznę. Może widziałem? Nieważne. Osama Blink Dagger, Slardar, Earthshaker, Czarny Wiesiek, Oracle, Pieters jako stand-in, jako Sven i Gandalf the White, Dead Prophet. Jaki Czarny Wiesiek? Gdzie ty to widzisz? Oraku, Czarny Wiesiek stary napisane. Przysięgam, Sword God. Naprawdę płyn po morzach i oceanach. Płyn po morzach i oceanach ma, jak wchodzę w profil, ale jeżeli otworzę tab, to mam Czarny Wiesiek. No dobra. Aha, no dobra. No, w takim razie w question mark gra Emek, Liną, Breeze, Juggernautem. A ja mam napisane HBGJDSF, czyli Lone Druid. Tak, dokładnie tak. Jako Vengeful Spirit i Sivart na Bane. A to jest Phantom, tak, ten Hobble, no to jest Phantom. No i się spotkali. Smoke szybko zejdzie, zobaczmy Juggernauta. Co na to Juggernaut?
Bang. Oj, trochę za późno do strony. Albo za wszystkim, mogli to przeczekać. Ale zostało najważniejsze, czyli... Na jeden hit? Zasowana potka... Przeżyje. To teraz. Wrócą tam do nich? Pomogą mu? Nie. Trochę zmarnowany ten wszystko. Zestakowali te strony. Poszedł i Stormhammer, Syfon, Oracle Fortune's End, wszystko co tam tylko dało się rzucić i zostało rzucone. Swoją drogą, no, ale w tym momencie widać, jaki Syfon jest, że tak powiem, upierdliwy. Nie dość, że wysysa HP, spowalnia cię, to jeszcze przechodzi przez Magic Immunity. Tak. No i co, na midzie już spotkał się Mymek z Gandalfem. Oraku ładnie zabezpiecza w tym momencie DP, ale chyba to było tylko chwilowe. To już jest smoke. Będzie chyba szybkie podjęcie liny na midzie. Podjęcie. Może nie chcą mi dać żyć. Bella i Fortune Zen. Fortune Zen na spory zakup. Ale nie to chyba nie tak miało wyjść. Nie po tej stronie, panie Shaker. No, Druid na tym bardzo korzysta, bo w tym momencie on ma free farm, a nie dość, że linia mu się przepchała bardzo daleko, to spokojnie sobie CS-uje na Svena, no bo co też biedny Sven ma poradzić. No, Memek mocno zepchnięty, po dwóch falach tylko jeden last hit, teraz może coś dorzucić do tego. No tak, zdecydowanie. Zdecydowanie nie, to rzuca jednego last hita, więc to niewiele. Ale trzeci poziom, więc w miarę... idą w miarę równe, jeżeli chodzi o doświadczenie, tak? Znaczy wiesz, jak na razie jeszcze taki, nie można nie za wiele powiedzieć, nie? Bo on stracił szybko salwę, tak, którą mu tam skasowali. Tak. Ma drugi poziom. No tutaj ładnie jest zonowany. Jeżeli Fenga ruszyłaby się odpowiednio szybko, to powinien Slardar zginąć. On powinien paść w tym momencie. Nuk. Wait. Jest Asblad. Tak jest. I w międzyczasie padnie też Londruid na bocie. Oj, dla niego to będzie hitowa. Nie, on cały czas ma miśka. Jeszcze jeden hit? Tak, jeszcze jeden hit. No, Bane tutaj zratował, ale zdecydowanie za późno. Strata niewielka, bo cały czas Spirit Bear jest do przywołania, więc po prostu się tepnie, poza tym, że umarł, więc to jest pewne. Tam idzie lina, rzuca się na Death Prophet. I no. Wychodzi z tego obroną ręką. Fairy Fire zużyła, żeby przeżyć. Fairy Fire miała tak samo Death Prophet, nie pokusiła się o użycie. Liczyła na misy? Z lower grounda? No nie wiem. Myślę, że wątpię. Poza tym Lina jeszcze miała manę na użycie drugiego stuna, więc... Smog zakupiony znowu przez Oracle, czyli spodziewajmy się jakiejś rotacji. Myślę, że w okolicach 4 minuty. Szybko. Oni... Wydaje mi się, że powinni poczekać na 4 minutę, nie? Na Nightfall, na zmierzch, zapadnięcie nocy. No tylko nie wiadomo, że ten Bane teraz poszedł na mita. Nie, oni od razu odpalają tego smoke'a. A czy to jest dobry pomysł, żeby zachodzić z tej strony? Mieli sporo czasu, mogli obejść, to wszystko byłoby łatwiej. Oj, tam jest zrysowane na mapie, rzeczywiście tak jak mówisz. Ale not like this. No, wbijają po prostu ideologami. Czy teraz Bella tak, teraz Bella lepsza? Ale Oracle bardziej ją wyhiluje niż zada obrażenia. Tak, więc... dokładnie. Bane zabił. I jeszcze Regen. O nie, Regen zmienił się na Invi. Tak czy siak, stworzyłem, więc... Tak, wiadomo. Invi też już kupił buty. Wszyscy mają w tej grze buty, oprócz Slardara. Właśnie jak tam Slardar, on biedny ma drugi poziom, więc radzi sobie zdecydowanie gorzej od Londruida, który ma dwa razy więcej poziomów.
też nie jest dziwne, że dużo łatwiej się zaskoczyć. Zobacz, że po obu stronach, na obu offlane'ach są postawione ładne, zonujące wardy. Padnie lina, no i to jest właśnie to, o czym mówiłem. Padnie, ale co tu się dzieje? Nie wiem. Death Prophet się chyba trochę zapędziła. No nie wiem, po co się wracała zupełnie. Może chciała być kolejny stefon, nie wiem czy miała. Miała. Mówi, że ale ładna, zobacz, co tu się dzieje na bocie. Zobacz, co się dzieje na bocie. Już Sven obity, musiał zużyć salwę, Oracle tak samo. Musiał się cofnąć. Londruid tutaj robi robotę, póki co przynajmniej. Sorry, odłączyłem się na chwilę, sprawdzałem. Korzystając z okazji Ligę Mistrzów, która gdzieś tam teraz. What? Dota update? Okej. Okay. Nie wiem, Reddit nic na temat żadnego update'a. Kappa. Tylko 9 razy przeszedł Londruid, tak? Okej. Okay. Witamy z powrotem, po pauzie. Update zakończony. Padnie Oracle. Padnie. Niefortunnie chyba zblokował ją Sven. Sven ma dość niecodzienny build, jeżeli chodzi o wybór umiejętności. Z reguły widuje się
maksowanie jednak cleave'a i pomijanie dodatkowych punktów Stonehammer, jako że jakby wzrost jest mało relevant, czyli tak naprawdę jest dość niewielka zmiana w porównaniu z poprzednimi levelami. Omni slash, omni. Ale może chodziło im o... I shaker padnie. Ten orakul się trochę mota z skillami, bo to jest leczy bardziej niż dodaje damage. Właśnie też chciałem zwrócić na to uwagę, że myślę, że bardziej efektywne byłoby po prostu zostawienie jednego nuka, po którym na sumie jest skracany poczyn zęb, niż leczenie przeciwnika. No i ten save lane wyraźnie przegrywa ten... Mało tego, Juggernaut na topie drugi raz zabił Slardara, solo. No wiesz, on już ma dostępny ult, więc solowanie Sopleniera nie powinno być problemem. Użył raz ulta, zabił go, ten Slardar tam wrócił i zginął drugi raz. No, no Slardar ma trzeci poziom, więc zobacz, że offlane więc... świetlistych ma dwa razy mniejszy poziom od Londruida tak naprawdę, nie? No to tylko świadczy o tym, że zrobili dobrą robotę z zaunowaniem go i przeszkadzaniem. Avenga sobie dokłada buty Arcane'y. Go Alfredo. Nic z tego. Chociaż... Jakiś root? Mogą wejść, tak naprawdę. O, czy ten Londruid się rozhulał strasznie. Oj, teraz matka węga. Spadnie. No i Bane. Wyraźnie kontroluje Svena. Alina w tym momencie Free Farmi tak naprawdę. Czekaj, no tak samo. Pewnie Lensa. I co, to będzie Lens, czy Eurofierza na linię? Czy R3 no, brakło, brakło. Na... Tak, ale on miał około 200, może nie 200, 150 HP i wszedł mu krytyk. Zagarnął to, więc... Szczęście wyszło. Dla jednego. No, Zeus is around. Czyli co, supporty... supporty mroczne w zasadzie przeniosły się na offlane'a i na mida. Juggernaut zostawiony na Freeformie. Oj, Doom to nie był pod tower. Nightmare. Ale nie ma Doom, tylko stunek. Jest syfon. Powymieniali się hitami. O, za późno, ale on ginie. Nie, okej, okay, sorry, przepraszam. Wziąłem tego pod uwagę. Ale czy było warto poświęcać mida za tego killa? Nie, więcej na tym DP zyskała. I Alfredo w tym momencie już ma wyższy network niż Sven. To nie wygląda dobrze dla Five Gentlemen. Gdzieś tu Bane padł. Chyba trochę za greedy w tej dżungli. No, no. Że może się zdenerwował, żeby szybciej wrócić do bazy, szybciej się zrespić, ale nie, on miał 1000 golda w staszu, więc na pewno nie chciał szybciej wrócić do bazy z 1000 golda w staszu. Padła druga wieża. Ten checker jest biedny. No tak. Taki bardzo PPT checker. Może nawet nie tyle PPD, znowu tornado, Michał. Nie tyle PPD, co po prostu biedny Earthshaker, bo on gra tutaj piątkę, nie ma nawet puta w tym momencie. No, do szóstego teraz. Oj, nie. Wiesz co? Nie. Powiedziałbym, że ma dość ciekawie rozdane skille. Kto? Earthshaker. Okej. Okej.
Tutaj na smoku biegają przeciwnicy, oraz to też zakupiła smoka. A była panel shaker. Ładnie, ładnie, ładna kontrola. Bardzo ładnie. Ładnie, Oracle. Ravage tym Fortune's Endem. Ale to chyba na niewiele się zda, tym bardziej, że Alfreda tam robi atak. Typowo. Typowo. Root. Jeszcze wchodzi tam DPG. I tu słabo. No pamiętam, że zrobię wędę chociaż tam. O, ładnie użyty. Yeah. Savage Roar, tak? Tak to się nazywa? Savage Roar. Trochę dziwne decyzje, bo jeżeli o tyle, o ile tutaj całkiem nieźle sobie poradzili ze Svenem i z Shakerem. To ta węga, no tak, no poświęciła życie, bo tutaj jeszcze był Root, zesłapowała Oracle i ją zabiła. To przypłaciła to życie, ale 3-1, jak najbardziej opłacane. Tym bardziej, że nie pada to, tylko tak. Nie wiem, czy to nie jest za wczesny call, ale nie wygląda to ciekawie dla Five Gentlemen. W sensie to powoli przeradza się w grę, w której już się nie podniosą, bo nie mają żadnych stacków w dżungli. Sven jest biedny. On no, ma tylko maskę w momencie, w którym Juggernaut już kupił Bad Fury. Nie ma za bardzo gdzie farmić, nie ma za bardzo gdzie łapać killi. A DPS sama gry nie uciągnie, tym bardziej, że jest w tym momencie na czwartym miejscu w Netwarfie. 3000 za Juggernautem, który otwiera tabelę. No, tutaj jest kwestia tego, że ty porównujesz Svena do Juggernauta, jak najbardziej słusznie, bo jeden i drugi to są pozycje pierwsze, tak, czyli te, czyli ci carry teoretycznie, ale Sven ma niższy network od Svena, który jest supportem. Nawet jeżeli jest słuszną w drużynie question mark, to i tak sobie radzi dużo lepiej niż Sven, który Alfredo dzisiaj przygina pałę, kolejny root. Na Svenie właśnie, którego wspominaliśmy teraz jeszcze wszystko na Dead Prophet. Ej, ten syfon nie jest przerywany przez stunę? Kolejny ruch. What the fuck? Centralnie dostała Finn's Gripa. Następny ruch, tak? Jeszcze jeden, go on. Ale to jest team wipe w tym momencie. Patrz, następny ruch. No, not like this. Co ty go? Nie. Okay. Goście dajwują w ogóle tę trójkę w 13 minucie, nie? No to o czymś świadczy, Navi. Nie? To o czymś już świadczy. Navi. Ale to najzabawniejsze jest to, że Juggernaut ma cały czas PvE. No i dobrze, nie? W zasadzie... A jeszcze porównując Svena do Bane'a, nie wiem czy zauważyłeś, ale Bane otwiera tabelę, jeżeli chodzi o kill'a. Bane ma 7-1 w tym momencie. No tak, on potencjał, jeżeli chodzi o kille w early, to jest chyba jeden z najlepszych supportów, tak, z tym brainsapem. Spory damage, bo to jest wszystko damage'u. Zaznaczyć, że to jest większa ilość killi niż ma drużyna Radiant. Tak, razem wzięte, łącznie. Bo jest 5 do 20 w 14 minucie, więc nie tak krwawo jak w pierwszym meczu, który dzisiaj mieliśmy okazję kastować. Miałem okazję kastować, który ktoś z was mógł mieć okazję oglądać, bo tam było w zasadzie 2 kile na minutę do 20 minuty. Oj, nie tak. Próbował Sven uciec, teraz będzie obijał. Użył ludzi, zabije chociaż misia? Chyba nie. Nie. No i co? Będzie, że to mi zabije jego. Tak. Nie! O nie, dobry stun. No ale to wiesz, nie bądźmy jacyś salty albo tam, nie wiem, ostrzy wobec chłopaków z Five Gentlemen, bo przeciwnika tapili, no trudnego, nie? Tak, oczywiście, że tak, bo to podkreślałem, znaczy mówiłem od początku o tym, że to może nie różnica klas, bo za dużo tutaj mówi o różnicy klas, ale większe może ogranie razem chłopaków z question mark, co było do zauważenia, tak samo dali popis gry w poprzednim spotkaniu, więc nie mają łatwej grupy, to na pewno. Tak, zresztą Bain słusznie zauważyłeś. Jeżeli chodzi o bogatych supportów, to jest bogaty support. Jasza dołożona na Juggernaucie, więc to prawdopodobnie będzie Manta. Czym odpowiadają przeciwnicy?
sorry, nieskończony Euli jeszcze na Dead Prophet. Sven ma tyle tylko, jeżeli chodzi o Helm of Dominator. Ja to się zamyka ku Oracle i Earthshaker, to przemilczę, bo to nie wygląda najlepiej. Slardara może też przemilczę. No niestety, no, no, ale... ten lane dominacja na liniach jest zaznaczona wyraźnie. Znaczy wiesz co, wydaje mi się, że chłopaki powinni później obejrzeć replay i przede wszystkim dopracować dobór skilli na postaciach, bo zobacz, że Starter od Bane'a ma wymaksowanego basha zamiast sprinta. Rany. Earthshaker maksuje Aftershocka. Sven w ogóle zostawił jeden punkt w Warcry'u i maksuje stuna. No, może jest jakiś sposób, ale nie wydaje mi się, żeby był dobry na tę grę. Jeżeli przegrywają i przegrywają znacznie, to chyba nie jest dobry sposób. To coś poszło nie tak, coś nie pykło. Można się tego doszukiwać, tak jak mówisz, w tym, że biorą nie te skille, które trzeba. Można się też doszukiwać tego, że, no nie wiem, no nie, akurat wybór postaci tutaj nie ma żadnego problemu moim zdaniem. Jest okej. Okay. Nie zagrało. Jest okej. Okay. Raft jest w porządku, ale może... Ktoś wiesz, powiedzieć, że no ale jak to, przegrywają całą grę przez bo źle skille wybrali, no ale to są wiesz, małe rzeczy, które na dłuższą metę dają o sobie znać, nie? Bo na Shakerze masz trochę mniej nuka w Fisher i ten stun trochę krócej trwa i w pewnym momencie braknie tych obrażeń, nie? Tak samo Slardar, no myślę, że parę żyć by zaoszczędził, gdyby szybciej biegał, nie? Tym bardziej, że widać, jaki Dire ma crowd control przez całą grę w zasadzie. Może, no tak, może liczył na RNG blessing w postaci tych baszy, tak? Tych 20%, że uratują go jakoś. No ale to chyba bardziej reliable jest, tak jak mówisz, uciekać szybciej, no tak, niż no, ale starać Slardar... się trafić i zastanować. No ale Slardar, wiesz, nie jest postacią, która ma tradeować hity, tym bardziej na trailenie z tym, z Juggernautem, Bane'em i Vengeful Spirit. To nie jest Slark, żeby dostawał jakieś staty z tego, ale... Wiesz, tutaj strasznie źle wygląda farma, czy jakiś tam Goldswing, czy jakiekolwiek złoto, jakie posiadają teraz świetliści. Bo Slardar razem z Oracle i Earthshakerem mają mniej niż jedna węga, która jest piątką w teamie question mark, więc nie wygląda to najlepiej, wręcz wygląda to dramatycznie. No tak, no ale wiesz, bierze to się również stąd, że głównie stąd, że Dire zrobiło bardzo dobrą rotację, nie? Że był od początku pressure na tego Svena, Juggernaut w momencie, w którym mógł zostać sam na linii, został sam na linii, supporty zaczęły robić rotację na mida, czy to na tego wcześniej wspomnianego safe lane'a świetlistych, no i sam Alfredo sobie dobrze radził na tym safe lane'ie, czy tam na swoim offlane'ie. Jakby ta linia nie była dla niego trudna. Tak, tym bardziej, oczywiście miał farta do RNG, nie? Zauważyłeś. Tak, no RNG pomina, ale sorry, na początku słusznie zauważyłeś, że Oracle z Earthshakerem skupili się na midzie, tak, i tam starali się ubić linę. Okej, wchodzę, wychodzę, jestem, nie ma mnie. Jakieś problemy z Dotą tutaj, ktoś mówił o jakimś update'cie, ja tam żadnego update'a nie widziałem, może faktycznie gdzieś po drodze dostanę. Reddit też nie pisał o żadnym update'cie, więc szczerze nie wiem, co się dzieje. No ale wracając jeszcze do supportów. Oni próbowali tu rotować na mida, zostawiając pustego Svena, a mimo wszystko Shaker i Oracle są przynajmniej w lane phase dość defensywnymi supportami, nie? Mają jakiś tam gank potential, ale wydaje mi się, że o wiele lepiej by się sprawdzili przynajmniej Oracle, maybe zitując Svena na linii, niż rotując zabić linę, która koniec końców nie padła za wiele razy. Thank you.
Jak pozwolicie, panowie, to już się mogę włączyć bez jeść. Mnie ja to jeszcze bardzo reasumując. Tak, tak, dobrze słychać. Tu okay. Roshan w tym momencie pada, ale Shaker, dobra Bela. Egzorcyzm, może troszkę wcześniej odpalony. Ale zero, zero. Tak, bo brakło tych supportów tutaj. Wszedł tak naprawdę Shaker i Death Prophet, a może jeszcze coś z tego by kminią. Tracą no. Drugiego Kora już w tym momencie świetliści za Bane'a. Ben też padnie, to już trzeci Kor martwy. Oj, dobry Fast Promise. No i jeszcze jeden hit. Team Wipe. To jest darmowy Roshan, darmowy Team Wipe. Trochę się nie zgrali. I tu też nie chcę nikogo jakby hejtować w swoim komentarzu, po prostu rzucam informacje, które wydają mi się istotne. Jeżeli chłopaki będą oglądać potem mecz, to nie bierzcie tego do siebie, po prostu wydaje mi się, że powinniście trochę popracować nad zgraniem przede wszystkim. Przeciwnikami macie trudnego. Napiszcie do Michała, Michał wam pomoże, Michał lubi grać z ludźmi, Michał jest świetnym człowiekiem, ma dobry game insight, mało krzyczy, jak już się z nim pogra tak ze 2 tygodnie, to prawie na was nie przeklina, w zasadzie nie przeklina, więc i polecam, naprawdę polecam, nauczył mnie, to już bez przekąsu mówię, bo to tak może brzmieć, tak, ale z Michałem się gra spoko. To innego z innymi członkami, no, dobra, ale dobra. Nie mówimy o nich. Ja też potwierdzam. Dobra. Ale nie jesteśmy tutaj, żeby zachwalać moje zalety, tylko żeby komentować mecz, więc... Ale to nikt nie zachwala, nie mówisz, że dajesz ci insight i to jest bardzo dobre, bo na tym to polega, tak? Nikt nie twierdzi, że kogoś hejtujesz, tylko oceniamy, wiesz, obiektywnie to się dzieje na ekranie, nie? Na przykład to, że teraz Earthshaker tańczy na tornadzie i ucieka, i będzie nawiązanie? Tak, będzie nawiązanie, bo jest tam jeszcze Venga, tam są oba teamy się spotkają, gdzieś tam... Nie no, Jagger to w ogóle gra PvE, bo sobie pcha kolejną wieżę. Wzięła Aegisa, więc no fucks given, tak? No ale w tym momencie są raksy, nie? Tutaj już stracone. Dwie tepki. No trzeba się cofać. Teraz mogliby kogoś wyłapać, ale odeszli z niego za daleko, tak? Są Alfredo. 4000 Alfredo, więc to będzie Radiant. Ten taunt trochę taki niepotrzebny. Tak mi się wydaje przynajmniej. Nie wiem. Tam może. No i Jagger tam będzie miał... No i to już jest killfest. Nie wiem, że jest GG odklepane. No nic, spróbowali chłopaki. Nie pykło. Można samym razem. No bo jest drugiego. Tak, no. Potencjał do killfestu. Może wyciągnął wioski i też go odbiją, nie? Miejmy nadzieję. Co, ja dowiem się o tym... Najprawdopodobniej rano, bo będę was opuszczał, ale możecie sobie śmiało skończyć mecz. No, to w takim razie żegnaj, a my dokończymy spotkanie. Peace out.